Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Gelek, a zapraszam was na kolejny już odcinek w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. A my kontynuujemy od tego rozdziału, w którym żeśmy ostatnio przerwali, czyli Stróż Brata Mego. Przypomnij, żeśmy tutaj przeskoczyli ten mur, przyciągając wózek, no i szukamy swojego brata. Gdzie on mógł pójść? On tędy gdzieś czmychnął. Tutaj do tego chyba domu wejść nie możemy, bo on od tamtej strony jakoś jest, z tego co pamiętam. No ale nic, lecimy sobie tutaj. Wysoko, wysoko. Ale my jak żaba wskakujemy. No właśnie. Gdzie my możemy dalej pójść? Pomyślmy, tutaj dalej nie, no ale tutaj możemy sobie przeskoczyć. O proszę, no i mamy jakąś drogę. Mniej lub bardziej bezpieczną. Tu coś jest? A to co? Ślady. Ślady. Sam! Kto szlak? Pewnie jest już daleko stąd. Tutaj coś mamy czy nic? No chyba nic. Ten domek tak stoi sobie troszeczkę. Chętnie bym się tam jakoś dostał. Ale nie wiem, czy jest taka możliwość w ogóle, czy on tutaj nie stoi tylko na zasadzie ozdoby. No ale nic, skaczemy. Oj! Chyba nie doskoczyliśmy. Ej, a to co? Ślady. Sam! Pewnie jest już daleko stąd. Pewnie tak. No zobacz. Strasznej góry. Ale sama. I już mnie tu nie ma. Tak, na pewno. Jutro będziemy się z tego śmiać. Oby. Oby. Chociaż nie. Tutaj nic nie ma. Zobaczę, może tutaj da się przejść w jakiś sposób. Nie. No dobra. No i proszę, znów na tropie. Ślady kończą się tutaj. Tylko ciekawe, czyje to ślady są? Nie, gdzie on poszedł? No właśnie, gdzie on poszedł? Tutaj u góry coś mamy jeszcze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujemy się w jakiś sposób rozbujać i może się uda doskoczyć tam. Chyba się nie udało? No i proszę, znów na tropie. Ślady kończą się tutaj.
Nie, gdzie on poszedł? No, zaraz się okaże. Jeszcze raz. I jesteśmy. Kolejne ślady. Czyli nie spadłeś w przepaść. To dobrze. Wciąż mogę cię udusić. No tak. Ale jak dalej? Doskoczymy tam? Doskoczymy. No i tutaj co, tam doskoczymy? Chryste Panie. No właśnie. Niebezpieczne akcje. A tutaj mam przejście, dobra. Ognisko jakieś i ślady. No i przeczytajmy. Kwietnia 1808 roku. Mimo że udało mi się wydobyć kulę Heisa z uda, rana się jątrzy, a gorączka nie ustępuje. Chciałbym zobaczyć, co kryje się wewnątrz tej góry, ale ból jest nie do zniesienia. Muszę odpocząć, odzyskać siły. Podczas tego wymuszonego postoju zaczynają nachodzić mnie wątpliwości. Czy powinienem był karać swoich ludzi za to, że zerwali postanowienie naszego kontraktu? Poświęciłem całe swoje życie na to, by odnaleźć to miejsce, skarb Averiego, a ich działania niemal pozbawiły mnie tej możliwości. Nie, postąpiłem słusznie. Dzisiaj odpoczywam, gorączka ustąpi, jutro dokończę wyprawę rozpoczętą przez mojego dziadka, a gdy już wrócę do domu, opiszę wszystkie swoje dokonania. Książka Jonathana Barnesa zagości na regałach bibliotek obok powieści największych śmiałków w dziejach. W najgorszym wypadku stracę nogę, ale i tak uznam wówczas swoje życie za wartościowe. A Claire w końcu będzie mogła być ze mnie dumna. Claire, wybacz mi. No i tyle. Co na drugiej stronie? Aha, tu mamy jej jakiś tam rycinę. No dobrze. Chowamy. No, blisko, blisko, ale niestety... Ale się niestety nie udało. Właśnie o to chodzi, nie udało się. No dobra, no cóż, w takim razie próbujemy coś dalej zdziałać, ale... Ale jak my tu... Aha, czyli tutaj możemy sobie... No dobra, zobaczmy, czy nam się uda doskoczyć. Dobra, kolejne ślady. Kolejne ślady. Jakbym nie powiedział. No to idziemy kolejnymi śladami. Jakaś jaskinia. No i wchodzimy. Hej, Sam!
Trochę strach przez ten mostek. Oj! No. Udało się. Zobaczmy, czy czegoś tutaj nie ma ciekawego. Tu jakieś beczki. Ale niestety nic więcej. A, tu cię mam. Albo i nie. Okej. To musimy się ślizgać i potem niestety chyba skoczyć. A no właśnie. Tak, tak przypuszczałem, ale dobrze, co tutaj dalej możemy zrobić? Ten most też już taki jest, no... No ładnie. Dobra, rozbujajmy się. Okej. No okej. Co, skoczymy? Ojku. Jezu. No Jezu. Tu mógłby być jakiś skarb w sumie. O, uciekło coś, patrzcie. Jakiś żółw. No, mówiłem, że będzie skarb. Zbadajmy zatem. Kamienna waza. Tak wygląda kamienna waza nasza. Okej. No dobra, no kamienna waza to kamienna waza. I co, ja będę musiał po tej ścianie dalej się wspinać? No nie. Słabo to widzę. No ale nic, spróbujmy. No ej. Jest to trudniejsze niż myślałem. A no właśnie. No i spadł. I idzie dalej. Ho, ho, ho. Tam jakoś trzeba by było chyba doskoczyć, nie wiem. Dobra. Dobra, rozbujajmy się. Coś słabo to bujanie idzie. Nie. O cholera! Udało się.
Teraz musimy chyba tutaj skoczyć i tam przeskoczyć na tym. Dobra, próbujmy. Dobra. No nie. Takich atrakcji to się żem nie spodziewał. Nie, w tą stronę chyba. Udało się. No. Nie wiem jak, ale wiem, że się udało. Co dalej? To jeszcze nie to koniec. Czyli co, musimy się tutaj chyba opuszczać, no bo co innego nam zostanie? A potem co? Oj. Boże, to statek Avery'ego. Tylko jak dalej tutaj? Czyli co, chyba musimy w dół iść, patrzcie. Nie wiem, sam. Dobra, próbujmy w prawo. Jak tam doskoczyć? Ciężka sprawa. No dobra. Ciężko było. O, cholera! O, za blisko. Zejdę chyba tędy. Albo i nie. Dajcie spokój!
Naprawdę to zrobiłeś sam? Łotwy. Pewnie zna. No. Udało się. No i skarb jest, zbadajmy. Rajasthańskie pudełko. Otworzyć go nie możemy. No, przeskoczyło mi. No, nieważne zresztą. Pudełko jest, lecimy dalej. Tędy nie wyjdziemy. Co, nie może wyjść tutaj? Piękna jaskinia. Jak tam mamy niby dalej się dostać? Chyba tędy. Wskazówka. Przepłyń przez podwodne przejście. A o to chodzi. Dobra. Tutaj. No, przepłynęliśmy i co? Już? To ostatnia skrzynia. To dobrze. Pośpiesz się, dogonimy resztę. Szlak by to sam właśnie podpieprzył naszą łódkę. Płynie do statku Averiego, chodź. Odpuść mu. To koniec. Jaki koniec? Większość moich ludzi nie żyje, Rafe. A reszta dawno uciekła. Nie widzisz tego? Jesteśmy dosłownie na finiszu! Ten twój pieprznięty pirat zaminował całą jaskinię. Nie wejdę na jego statek. Nadine, jeżeli w tej chwili się poddasz, to ludzie, których straciłaś, wszystko, co zrobiliśmy, szlak trafi. Mamy miliony w złocie, tutaj. No a poza tym wciąż żyjemy. Już wiem, czemu opuścili cię ludzie. Co, proszę? Mamy szansę zapisać się w historii, tylko że ty wolisz się zadowolić drobniakami! Ułamkiem tego, co wyciągnie sam. Jak wyjdzie z okrętu w jednym kawałku, nie ma sprawy. Zasłużył na ten skarb. W przeciwieństwie do ciebie. Posłuchaj. Możemy tu stać i przez cały dzień się obrażać. Albo dokończyć to, co zaczęliśmy. Ja ci zaraz dokończę. Przykro mi. Wiesz, najemnicy mają to do siebie, że ich lojalność trzeba kupić, a nie zdobyć. Proszę cię,
Albo dokończymy tę robotę wspólnie. Albo ją skończymy tu i teraz. Przejdźmy do historii. Ja rozumiem. Panie przodem. Czyli on wszystko słyszał tutaj. Nathan, no dobra, kurczę. Którędy możemy tutaj dalej przepłynąć, się zastanawiam. Właśnie. Kres złodzieja. Czyli tak jak nosi tytuł całej rozgrywki. Ale to już w kolejnym odcinku. A tymczasem ode mnie to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej części. Zatem trzymajcie się. Cześć.